Cześć, witam w kolejnym materiale z Battlefield 2042. A dzisiaj przyjrzymy sobie, co jest moim zdaniem najlepszy setup pod broń AM40. Jest to broń dodana wraz z sezonem drugim i jest w kategorii karabinów szturmowych. Co prawda dla mnie to troszkę bardziej przypomina SMG niż karabin szturmowy, no ale ja gry nie robię, więc nie mam nic do gadania w tej kwestii. No i dobrze, przejdziemy sobie od razu do loadoutu. Jeżeli chodzi o celownik, no to tutaj albo Fission holograficzny lub K8 holograficzny. Też w wielu broniach jest XDR holograficzny. Nie mówię o nim, ponieważ uważam, że jest beznadziejny. Otoczka celownika bardzo zasłania widok. No i tak samo mamy kropeczkę na ekranie, więc dlaczego by nie grać Fission holograficzny, jak widać przez niego więcej. Także tutaj polecę z Fusionem holograficznym. Na drugie miejsce poleci celownik termowizyjny. I na trzecie coś, normalnie bym wziął tutaj T4 2,5 termowizyjny, ale z racji tego, że ma powiększenie 2,5, a na takie dystanse nie będę strzelał, a mam już celownik termowizyjny z powiększeniem 1,25, to wezmę tutaj zwykły TV2X. Jeżeli chodzi o magazynek, no to tutaj musimy iść z magazynkiem bębenkowym, ponieważ ta broń ma dość dużą szybkostrzelność i amunicja wylatuje z niej i się kończy bardzo szybko. Na drugi slot weźmiemy magazynek z powiększoną mocą i na trzeci weźmiemy sobie standardowy. Jeżeli chodzi o uchwyt pod bronią, no to tutaj standardowo uchwyt LWG, który zwiększa celność w ruchu. Na drugie miejsce można zamontować sobie jakiś laser w celu poprawienia po prostu strzelania z biodra, ponieważ tak jak mówiłem, ta broń bardziej przypomina mi broń, która pasowałaby do klasy SMG. Co za tym idzie, nie ma dużego odrzutu, łatwo się ją kontroluje, więc nawet jeżeli nie korzystamy z chwytu LWG, to spokojnie możemy z tym celownikiem laserowym biegać i nie odczujemy dużo większego rozrzutu, a strzelanie z biodra na blisko na pewno będzie dużo przyjemniejsze niż bez tego lasera. Jeżeli chodzi o lufę tutaj, no to standardowo kompensator Warhawk, który nam pomaga w kontroli odrzutu jeszcze bardziej niż ta broń po prostu defaultowo ma. No i na drugi slot weźmiemy sobie zawinięty tłumik. Więcej bym tutaj nic nie dodawał. W ten sposób bym ją po prostu tutaj zbudował. I tak ode mnie to by było na tyle. Teraz troszeczkę gameplay z tą bronią. Ja dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć. Lecimy, zobaczymy, co się udało grać tym AM40. No, pierwszy mecz bez rozgrzewki już by było blisko, żeby przegrać pierwszą walkę, ale nie. Byłem lepszy. Gdzie on jest? Nie mogę go znaleźć. Okej. Tu kogoś słyszę. Dokładnie tak. Nasi. Więcej amunicji. Okej. Czy ktoś tu więcej będzie jeszcze? Będzie, bo słyszę. Bez szans.
Dobra. Jeszcze jeden na końcu to będzie. No i się zmienimy respy. A tu możesz jakoś dodorwać. No jakbym zabił tego trzeciego jeszcze. Nie wiem jak ten pierwszy mnie nie zabił, no ale dobra. No spawny jest na drugim końcu mapy. Może zewnętrzną stroną tu się uda przebiec. A no i jest gagatek. Dobra, muszę przeładować. Uda mi się uciec? Musi się udać. Ajajaj. Kogoś jeszcze mi się tu uda dorwać? Czy spawny się znowu zmieniły? Zmieniło się. Masz tu zaopatrzenie. Właśnie przeładowuję! Kule latają mi na stronę! Rzuciłam granat! Odsunąć się! Nie! Może tłumik sobie spróbuję założyć teraz? Może jakąś flaneczkę im się zrobi? Aż owszem, że się zrobi. Okej, okay, miło, że mnie nie zabiłeś. Okej, okay, co wy chłopaki robicie tutaj? Gdzie są spawny teraz? O, ta amunicja się kończy. Podnosisz go, tego podnoś. Okej, okay, my bad. Dawaj po mnie, ziomuś. Zrzuciłam granat! Odsunąć się! Właśnie przeładowuję!
Dobra. Nie wiem, jak... No nieźle. Dobra, nie, 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 nie. Jeszcze ktoś tu żyje? Nie. Zapowiada się na to, że to będzie... GG. Dokładnie tak. Fantastyczna jest ta broń. 44-5. Kurczę, no.